W 83. spotkaniu serii Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności dzieliłem się z Wami swoim doświadczeniem postu w okresie Wielkiego Postu i tego, jak przeżywam post i dlaczego post i praktyki pokutne są dla mnie zaproszeniem od Pana Boga, zaproszeniem do tego, aby doświadczyć jeszcze bardziej Jego miłości. Jeżeli jesteście ciekawi tego, o czym mówiłem, zapraszam Was do zapoznania się z tym materiałem. Dzień dobry, dzień dobry. Na kolejnym spotkaniu serii Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Cieszę się, że po takiej dłuższej przerwie możemy się spotkać. Możemy podzielić się właśnie doświadczeniem tego, że Bóg jest blisko, że Bóg jest przy każdym z nas, że chce obdarzać nas swoim pokojem, swoją radością, swoją wolnością. Bo właśnie temu mają służyć te nasze spotkania. Temu służyć ma ten czas dzielenia się dobrą nowiną o Jezusie, który żyje, który jest przy nas, który właśnie wierzę w to głęboko, chce być przy każdym bracie i siostrze, przy każdej osobie. Chcę każdego obdarzać swoim pokojem, swoją radością, swoją wolnością. Chcę przemieniać nasze życie. Chcę sprawiać, że być może te niespokojne nasze serca wrócą do domu, Ojca, że znajdą ukojenie. I ja tego doświadczyłem, będąc przez wiele lat, przez większość swojego życia ateistą i właśnie spotykając Boga. I od czasu tego spotkania, to było w 2015 roku, mam takie przekonanie, że Bóg, tak jak spotkał się ze mną, chce się spotkać z każdą osobą. I dlatego dzielę się tą dobrą nowiną. Wierzę, że Kościół katolicki jest taką najwspanialszym, jest taką najwspanialszą drogą, najwspanialszym miejscem, w którym Boga spotkać możemy, w którym Bóg działa w pełni. I wierzę, że takie spotkania jak te, kiedy możemy porozmawiać o doświadczeniu Bożej obecności, możemy porozmawiać o praktyce właśnie spotkania z Bogiem i z Bożą obecnością, są potrzebne w naszym Kościele. To znaczy, w naszym Kościele mam wrażenie, że jest wiele monologów, jest wiele takich jednokierunkowych przekazów w postaci nauczań, kateches, homilii, które są dobre, ale myślę, że brakuje w nim w naszym Kościele rozmów, szczerych rozmów o wierze, o dzieleniu się praktyką życia z Bogiem, w których moglibyśmy się nawzajem wspierać, dzielić się takimi praktycznymi wskazówkami, być może prowadzić do tego, aby jeszcze bardziej z Bogiem się zjednoczyć. Być może takie rozmowy mogą pomóc nam zobaczyć, że gdzieś komplikujemy te rzeczy, które są proste. I w ten sposób w jakiś, jakby stawiamy jakieś bariery na drodze do naszego zjednoczenia z Bogiem, bariery, które nie są potrzebne, bo przecież to wszystko, co było potrzebne, Chrystus na krzyżu pokonał. Więc wszystkie obiektywne przeszkody zostały pokonane, a pozostałe rzeczy, które od Boga nas oddzielają, to
można powiedzieć w cudzysłowie, my sami, nasze grzechy, nasze przekonania, nasza wiara, która być może podpowiada nam, że akurat ja z Bogiem tak blisko być nie mogę, albo że muszę spełnić jakieś wyjątkowe wymagania, które są ponad moje siły, więc w związku z tym to zjednoczenie z Bogiem jest na pewno nie dla mnie, bo tym wymaganiom sprostać nie mogę. Ale wierzę, że to wszystko jakby w takiej rozmowie możemy sobie zobaczyć i skonfrontować to, odpowiadając na pytanie, czy to prawda jest, czy to są może tylko jakieś wyobrażenia moje, jakieś moje przekonania, które w świetle Słowa Bożego, w świetle tego, o czym naucza Kościół katolicki, w świetle jakiegoś też mojego doświadczenia albo kogoś doświadczenia nie są prawdą. Więc te nasze spotkania mają być takie bardzo praktyczne. Nie rozmawiamy tutaj o teologii, nie rozmawiamy o Kościele jako takim. Rozmawiamy o doświadczeniu Bożej obecności i wierzę w to głęboko wzbogacamy nawzajem siebie właśnie, dzieląc się tym, jak Bóg działa w moim życiu, jak Bóg działa w Twoim życiu. Umacniamy się tą wiarą, aby później, od jutra, może od dzisiaj również, jeszcze odważniej, jeszcze z większą radością głosić dobrą nowinę wszędzie tam, gdzie Bóg nas pośle. I te nasze spotkania zaczynają się od takiego właśnie mojego wstępu. Później jest krótka część modlitwy, od której zaczynamy faktyczne spotkanie. Później chwila ciszy i właśnie możliwość dołączenia do spotkania. To spotkanie odbywa się na Zoomie, w takim programie, który umożliwia spotkania właśnie online. Link do tego spotkania w Zoomie znajduje się w pierwszym komentarzu, w opisie tego filmu, więc bardzo zachęcam do kliknięcia w ten link, do dołączenia. Najpierw każda taka osoba wejdzie do poczekalni, później, gdy przyjdzie czas na rozmowę, to ja z tej poczekalni taką osobę, jeżeli będzie ktoś chętny, zaproszę do spotkania, do rozmowy. Także bardzo gorąco zachęcam. Wierzę, że to może przynieść dobre owoce. No i zaczniemy od modlitwy. Wierzę, każda rzecz, każde spotkanie, które poświęcone jest Bogu, które ma na celu, w zasadzie każde spotkanie, nie tylko poświęcone Bogu, wierzę w to głęboko, powinno zaczynać się od modlitwy, od zawierzenia tego dzieła Bogu, więc nie inaczej będzie dzisiaj. Pomodlimy się do Boga o to, aby to wszystko, co tutaj się odbędzie, było na Jego chwałę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi się obudzić. Dziękuję Ci, Panie, że po raz kolejny mogłem otworzyć oczy. Dziękuję Ci za każdego brata, za każdą siostrę, którą dzisiaj spotkałem, z którą mogłem rozmawiać. Dziękuję Ci, Panie, za każde słowo, które usłyszałem, za każde słowo, które mogłem powiedzieć. Wierzę, że w tych wszystkich rozmowach, spotkaniach, Panie, Ty byłeś obecny. I prowadziłeś mnie, prowadziłeś moich braci, moje siostry, tak abyśmy wszyscy jeszcze bliżej Ciebie się znaleźli, abyśmy jeszcze bardziej oddali się w Twoje ręce, jeszcze mocniej Ci zaufali. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, we wszystkich wydarzeniach dzisiejszego dnia. Dziękuję Ci, Panie, za każdego brata, za każdą siostrę na całej ziemi, którzy pragną spotkania z Tobą, którzy szukają Ciebie w różny sposób, pewnie różnie Ciebie nazywając, w różny sposób wyrażając swoją tęsknotę. Przymnażaj, Panie, im odwagi i pokory, aby gdy przyjdzie czas, byli gotowi porzucić wszystko, porzucić siebie samych i przyjąć
te piękne, obfite dary, które Ty chcesz, Panie, na nich wylewać. Ozdrawiaj, Panie, nasze serca, ozdrawiaj nasze oczy, nasze uszy, tak abyśmy byli otwarci na Ciebie, na Twoje słowa, na Twoje dzieła, żebyśmy widzieli cuda, które z Twojej ręki dzieją się wokół nas, Panie. Przywracaj nam, Panie, taką dziecięcą ufność. Ufność w to, że jesteś przy nas, że się nami opiekujesz. Ufność, że to wszystko, co otrzymujemy z Twojej ręki, jest dobre. Nawet jeżeli według świata czy według naszego osądu to jest trudne, to jest bolesne. Daj nam, Panie, ufność w to, że Tobie z ręki nic nie wypada, że Ty doskonale wiesz, co jest dla nas dobre, co jest dla nas najlepsze. Sprawia, Jezu, abyśmy i my widzieli tak, jak Ty widzisz. Abyśmy ufali Ci bezgranicznie, ufali Tobie bardziej niż swoim własnym osądom, swoim własnym przekonaniom. A teraz w tej chwili ciszy ozdrawiaj w nas wszystko to, co musi być uzdrowione. Odpowiadaj na nasze pytania, na nasze wątpliwości, które być może mamy w sercu. Przynoś ukojenie i pokój i radość, których wszyscy tak bardzo pragniemy.
Amen. Zobaczmy teraz, czy są jakieś komentarze. Teraz jest właśnie czas, jak ktoś chciałby dołączyć, to zapraszam. Nie ma na razie komentarzy. Więc ja będę pewnie przez jakiś czas coś powiem, jakiś mój monolog, które staram się uniknąć, ale jak nikt nie chce dołączyć, to niestety was męczę jakimiś swoimi, w cudzysłowie, monologami. Natomiast tak jak powiedziałem, to jest taki czas, myślę, na to, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy się dzielili, być może pytali, odpowiadali sobie nawzajem i ubogacali się swoim doświadczeniem, konfrontowali to swoje doświadczenie i w ten sposób pomagali nawzajem jeszcze bardziej Bogu zaufać, jeszcze bardziej powierzyć się w Jego ręce. Także jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, to ja bardzo serdecznie zapraszam. Link do Zooma znajduje się w pierwszym komentarzu. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, nie chce dołączyć, a chce zadać pytanie, to też jest taka możliwość właśnie poprzez komentarze. Ja teraz w krótkim monologu podzielę się z wami jakąś krótką refleksją dotyczącą Wielkiego Postu, a później, jak nikt nie dołączy, to nasze spotkanie po prostu zakończymy. Najpierw chciałem jeszcze tutaj zaprosić Was, jeżeli doszliście do tego momentu, żeby polubić ten film, zasubskrybować kanał czy stronę, w zależności od tego, gdzie oglądacie, po to, żeby inne osoby mogły dotrzeć, żeby te zasięgi się powiększyły. Bardzo Was o to proszę i zachęcam do tego. Druga rzecz, do której Was zachęcam, to do tego, abyście, przepraszam, muszę otworzyć zaraz, zaraz do Was wracam. Już jestem. Drugą rzeczą, którą chciałem Wam powiedzieć, to, że na moim kanale, na stronie też możecie znaleźć takie krótkie filmy, Dobra Nowina w 60 sekund, które od jakiegoś czasu nagrywam. Myślę, że one są takim pozytywnym wzmocnieniem, mogą być takim zaproszeniem, aby każdego dnia zaufać Bogu, wpuścić Go do swojego życia jeszcze mocniej. Więc jak myślę, potrzebujecie takiej krótkiej 60-sekundowej przypominajki czy zachęty, jak bardzo Bóg Was kocha, to zapraszam do odwiedzenia właśnie strony zielonyzeszyt.pl bądź też kanału na YouTubie czy na TikToku. Tam takie filmy kilka razy w tygodniu umieszczam. A jeżeli chodzi o ten monolog, to chcę Wam opowiedzieć o czymś, co roboczo nazwałem post na Wielki Post. O moim doświadczeniu postu. Ja już o tym mówiłem pewnie podczas poprzednich odcinków dotyczących postu o wodzie, który jest taką łaską, który Bóg mi dał od kilku lat. I myślę, że to może być dla kogoś wartościowe. Jesteśmy w połowie Wielkiego Postu, więc tego czasu takiego, który jest dla nas wszystkich zaproszeniem, aby może zmierzyć się z tym, co w nas wymaga uzdrowienia, poprawy,
zaufać Bogu jeszcze bardziej, być może w jakiejś formie zatrzymać się w tym biegu i zaprosić siebie do takiej refleksji na temat tego, co jest w życiu naprawdę ważne, co jest w moim życiu naprawdę ważne. I sam post w moim doświadczeniu jest właśnie takim zaproszeniem, które Bóg ma dla mnie, wierzę, że ma dla każdej osoby, aby zrobić taką w cudzysłowie wymianę. To znaczy, aby coś, do czego jestem przyzwyczajony, coś, co wydaje się dla mnie może czasami nieodzowne, coś, co wydaje się taką nieodłączną częścią mojego życia, na chwilę odłożyć, na chwilę o tym pomyśleć jako jednak o czymś, z czego mogę zrezygnować, a w to miejsce, w tą przestrzeń, która tworzy się, wpuścić Bożą miłość. I ten post, nawet ten post piątkowy, który jest tylko o wodzie, ale każdy inny, który przeżywałem, mamy w naszym kościele takie dwa piękne okresy, w których jesteśmy zaproszeni do postów, czyli Adwent i Wielki Post. Właśnie przeżywałem w tym kluczu, w kluczu odpowiedzi na zaproszenie Boga do tego, abym odpowiedział, albo może przyjął to zaproszenie, które Bóg dla mnie ma, które Jezus dla mnie ma, aby zrobić taką właśnie wymianę. Coś mojego za jeszcze większą i wspanialszą miłość Boga i czy może nie tyle za miłość większą, tylko jakby zaproszenie, abym w sobie stworzył przestrzeń, w sobie zrobił miejsce na to, aby ta miłość mogła jeszcze mocniej we mnie działać, jeszcze więcej we mnie przemieniać, jeszcze bardziej mnie uzdrawiać. I ta moja odpowiedź przyjmowała podczas różnych okresów tych właśnie, w którym jestem zaproszony do postów, różne formy. Więc był taki czas, kiedy tym zaproszeniem była rezygnacja ze słodyczy. Pamiętam taki wielki post, w którym właśnie tak to zaproszenie odebrałem. I to był piękny czas właśnie, w którym każdy moment, w którym mógłbym albo miałem ochotę na jakiś słodycz, ale odpowiadałem na to zaproszenie i nie jadłem tej słodyczy, więc ten dyskomfort był jakimś takim zaproszeniem, aby na ten moment zwrócić się w kierunku Boga i oddać mu się jeszcze bardziej. W tym roku, z racji tego, że Wielki Post rozpoczął się 14 lutego, czyli w święto świętego Walentego, tak można powiedzieć, popularne walentynki, miałem takie przekonanie, że Bóg chce mi przez to powiedzieć, że ten Wielki Post mam połączyć z miłością, z doświadczeniem miłości. I to zaproszenie Boga na ten Wielki Post odczytałem w taki sposób, że w tych wszystkich chwilach, w których mógłbym poświęcać czas na jakieś takie swoje zachcianki, przeglądanie bez sensu internetu, telefonu i tak dalej, mam odłożyć po to, aby pozwolić, aby miłość mnie przemieniała. Boża miłość. Ale też tak to odebrałem, miłość wobec osób mi bliskich, wobec moich dzieci, wobec mojej żony, abym ten czas, który mógłbym spędzać na przykład scrollując Facebooka, poświęcić na to, żeby porozmawiać z dziećmi albo zaproponować im jakiś wspólny sposób spędzenia czasu. I powiem wam, że dzieją się wspaniałe rzeczy
że oczywiście czasami się zapominam, i łapię się na tym, że przez jakiś tam czas zamiast zaprosić do czegoś moich dzieci, czy może żonę, robię, no po prostu tracę czas na Facebooku, TikToku, czy gdzieś tam indziej. Ale są też takie momenty, kiedy Bóg mi o tym przypomina, a ja odpowiadam na to zaproszenie i naprawdę piękne rzeczy się dzieją. I właśnie post, każdy post jest dla mnie takim świadectwem, że gdy ja odpowiem na to zaproszenie, które Bóg do mnie i wierzę do każdego z nas wystosowuje, to taki olbrzymi strumień łask wylewa się na mnie, wierzę też na moich bliskich, że to jest naprawdę opłacalna wymiana. To chwila, ten moment czasu, który no niewiele wnosi do mojego życia, za te chwile jeszcze większych, wspanialszych łask, które Bóg na mnie wylewa. I zapraszam Was zapraszam siebie do tego, aby wytrwać w tym postanowieniu, i zapraszam Was do tego, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, do wsłuchania się w zaproszenie, które wierzę do każdego z nas, Bóg wysyła. Co dla Ciebie przez ten czas, który jeszcze został do końca Wielkiego Postu, jaką wymianę Bóg chce Ci zaproponować? Do czego Cię zaprasza? A wierzę, że jeżeli zaprasza, to również wyposaża w łaski, aby może nie w 100% idealnie i doskonale, ale w wystarczającym stopniu, żebyś odczuła tą wielką Bożą miłość. Tą przemianę, która jest udziałem każdej osoby, która Bogu zaufa, która zechce otworzyć Bogu przestrzeń i zechce wpuścić Boga do swojego życia. Takie jest moje świadectwo. Nie spotkałem jeszcze osoby, może wszystko przede mną, ale do tej pory nie spotkałem jeszcze osoby, która, gdy wpuści Boga do swojego serca, gdy mu zaufa, to później powie, że tego żałuje, że to nie była opłacalna wymiana. Także zapraszam Was do tego, aby te ostatnie 3 tygodnie Wielkiego Postu, jeżeli dobrze liczę, były czasem takiej miłosnej wymiany z Bogiem. Oddaję jakąś część siebie i przyjmuję w to miejsce Bożą miłość, Bożą łaskę, Bożą obfitość. I tu postawię kropkę. Myślę, że wystarczająco już powiedziałem, więc teraz zobaczymy, czy są jakieś komentarze. Jeżeli nie będzie żadnych komentarzy, to zobaczymy, co zrobimy dalej. Czy ja jeszcze podzielę się? Oczywiście możesz dołączyć. Dawid Wójcik wysłał zapytanie. Należy kliknąć w link do Zooma, który znajduje się w komentarzu. No tak. Więc tak to bywa. Również, że Dawid okazał się żartownisiem. Okej.
Nie mam z tym tak naprawdę jakiegoś większego problemu. Już przez te kilka spotkań wiele takich osób się zdarzyło, które jakby dołączając chciały tylko gdzieś tam włączyć jakiś taki śmieszny dźwięk. Rozumiem to, bo też przez większość czasu swojego, wiem, przez większość większą część swojego życia byłem ateistą i pewnie może nie tyle robiłbym sobie takie żarty, bo pewnie nie miałbym na to czasu, ale może w duchu bym sobie wyobrażał, że takie żarty mogę robić, więc doskonale to rozumiem i jestem dosyć, myślę, dobrze przygotowany na to, aby takie żarty szybko wyłączyć, żeby one się skończyły, zanim się na dobre zaczną. Natomiast jeżeli ktoś jednak chciałby dołączyć, to ja bardzo serdecznie zapraszam. O. Bardzo serdecznie zapraszam. Każdą osobę, która chciałaby rzeczywiście porozmawiać. Więc ja jeszcze może przez dosłownie 3-4 minuty opowiem coś. I w tym czasie, jeżeli ktoś zechce dołączyć, to ja go dołączę. Jeżeli nie, to nasze spotkanie zakończymy. A tym, co chcę powiedzieć, co chcę powiedzieć, to, że Bóg cię bardzo kocha. Jeżeli oglądasz to w tym momencie, jeżeli oglądasz to nagranie, to jest najważniejsza rzecz, którą chcę się z tobą podzielić. Bóg cię bardzo kocha. Stworzył cię z miłości i tą miłością chce cię obdarzyć. I niezależnie od miejsca, w którym się w tym momencie znajdujesz, pojawiła się nowa osoba w poczekalni. Dobrze, przyjmijmy ją. No niestety. Tu też nie wyszło. A więc kończąc swoją myśl, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz, niezależnie od tego, co masz w swoim sercu, Bóg chce cię obdarzyć swoją miłością. Taką miłością, która nigdy się nie kończy, która nie szuka swego, która wszystko przetrwa. I to jest taka miłość, którą wierzę, my wszyscy pragniemy. Szukamy ją tutaj w wielu różnych miejscach na Ziemi, ale dopóki nie spotkamy się z Bogiem, dopóki nie doświadczymy tej Bożej miłości, to nasze serce jest niespokojne. I my odwracamy się od tej miłości, świadomie czy nie, gdzieś tam wybieramy swoją własną drogę, chcemy być jak Bóg po swojemu, sami zapewnić sobie szczęście, którego pragniemy. Ale wcześniej czy później doświadczamy pustki, doświadczamy takiego samotności, doświadczamy zniechęcenia. Ale Bóg się nigdy od nas nie odwraca i On wysłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nam to pokazać, aby na nowo przywrócić nam to doświadczenie Bożego Synostwa, tego, że Bóg nas kocha. Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie na nowo otworzył nam drzwi do raju. I jeżeli zaprosimy Jezusa do swojego serca, jeżeli pozwolimy Mu w nim działać, to możemy doświadczyć właśnie tej niesamowitej mocy Bożej miłości. Ja tego doświadczyłem i to, że tutaj jestem i mówię do Was, jest właśnie owocem tego spotkania z Jezusem.
I zapraszam każdego z Was, zapraszam Ciebie do tego, abyś otworzyła przed Jezusem swoje serce. Przyjął go do swojego serca i pozwolił, aby on je przemieniał, uzdrawiał, przynosił ten upragniony pokój i radość. I postawię tu kropkę, bo jest kolejna osoba w poczekalni. Zobaczymy, czy tym razem to jest coś innego niż również te żarty, które od jakiegoś czasu tutaj się pojawiają. No niestety. Więc jeżeli to oglądasz i masz na to ochotę, masz na to przestrzeń, to ja Cię zapraszam, abyśmy się wspólnie pomodlili właśnie o to, aby przyjąć Jezusa do swojego serca, aby powierzyć Mu swoje życie, aby pozwolić, aby On te nasze życie przemieniał. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, ja wierzę, że Ty stworzyłeś nas z miłości. Jestem owocem Twojej miłości, Panie. Ty chcesz dla mnie dobra. Ty chcesz na nowo dać mi doświadczenie tej miłości. Wyznaję przed Tobą, Panie, że zbłądziłam, że wybierałem swoją wolę, a nie Twoją, że odwróciłem się od Ciebie, że zgrzeszyłem. Ale Ty posłałeś, Panie, swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby On pokonał każdy mój grzech, aby pokonał śmierć, abym ja miał udział w zwycięstwie, w Jego zwycięstwie, abym mógł wrócić do Ciebie jako Twoja córka, Twój syn. Więc uznaję, Panie, przed Tobą teraz Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Panie Jezu, przyjdź do mojego serca, uzdrów je, przemieniaj, napełniaj swoją miłością, swoją wolnością, swoją radością. Uzdrawiaj, Panie, moje życie, moje relacje, to jak patrzę na swoich bliźnich. Króluj, Panie Jezu, w moim sercu. Króluj, Panie Jezu, w moim życiu. Powierzam Ci siebie i swoje życie. Amen. Kolejna osoba w poczekalni i myślę, że to już będzie ostatnia, którą zapraszam. Jeżeli ta osoba okaże się żartem, to zakończymy nasze spotkanie modlitwą i no i niestety. A może na szczęście, kto wie? Bóg jeden wie. Więc dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zakończymy je modlitwą. A później, tak, w sumie nie wiem, kiedy będzie kolejne spotkanie, to się okaże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci za każdą osobę, która to będzie oglądać. Dziękuję Ci również, Panie, za tych wszystkich żartownisiów, albo może jedną osobę, która chciała do tego spotkania dołączyć i pewnie miała intencję, żeby przeszkodzić, ale ja wiem, że ona Ciebie szuka, ona pragnie spotkania z Tobą, więc działaj, Panie, w jej życiu, w naszym życiu, w życiu każdej osoby. Sprawiaj, abyśmy byli gotowi odpowiedzieć na Twoje zaproszenie, abyśmy byli gotowi przyjąć Ciebie, abyśmy byli gotowi odpowiedzieć na Twoje wezwanie. Abyśmy chcieli pozwolić, abyś Ty, Panie, uzdrawiał nasze serca,
przemieniał nasze życie. My pragniemy Twojego pokoju, pragniemy Twojej radości, pragniemy Twojej wolności. Otwórz, Panie, nasze uszy, nasze oczy, nasze serca, abyśmy zrozumieli, że to, czego pragniemy, jest w Tobie. Abyśmy zrozumieli, że my nie musimy na to zasłużyć. My możemy to po prostu przyjąć od Ciebie jako niezasłużony dar. Wszystko, co było do zrobienia, zrobił Jezus na krzyżu. I On tą pełnię Twoich darów i łask chce każdemu z nas ofiarować. Działaj, Panie, w naszych sercach, uzdrawiaj je. Wypełniaj swoim pokojem i swoją radością. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, bądź wywyższony. Chwała Tobie. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Następne spotkanie nie sprawdziłem, kiedy będzie. Czy ja będę mógł w kolejny poniedziałek to spotkanie mieć? Informacja o tym pojawi się na stronie www. Zachęcam Was do odwiedzin www.zielonyzeszyt.pl. Tam znajdziecie wiele, wiele, wiele informacji, ale przede wszystkim również tą o tym, kiedy będzie następne nasze spotkanie. Miejcie dobry wieczór, dobry dzień, dobrą noc, kiedykolwiek to oglądacie. Zostańcie z Panem Bogiem. Pa, pa.